Cześć, kochani, witam. Witam. Cześć, Murzyn. Chyba. Mam tutaj takiego kolegę, który jest tak opalony zawsze, że mówię na niego Murzyn. Kochani, jest, powiem wam tak. Wziąłem leki, miałem straszną depresję. Następny kolega na rowerze ma coś tam z głową, ale daje się radę. No podobno mu tam pomaga te zielsko. Nie wiem jak to, ale jak jeździ na rowerze, to już jest dobrze. No. Tam coś, nie wiem, nie znam się na tym. No. Ja po prostu szukam takiego leku, który by mnie uchronił od myśli, proszę was, wręcz samobójczych nieraz. Postanowiłem właśnie mówić do was otwarcie, co to jest depresja. Depresja, słuchajcie, to jest więzienie, które nosicie we własnej głowie. Możecie mieć co jeść, gdzie spać, czym jeździć, mieć wspaniałą kobietę, jako takie pieniądze, a czujecie się jak w więzieniu. Po prostu ktoś was pozbawił radości życia. Wiecie, co to jest? Nie macie żadnej radości z życia. Żadnej. Pierwszeństwo ma, dobra. I to jest, słuchajcie, tragedia. I ja zacząłem brać tak. Brintelix po odstawieniu wielu innych tam leków, które mi tam blokują nawet to, że się wysikać nie mogę, to w końcu Brintelix, taka kanalizacja jako tako działa, ale to jest dopiero początek brania, nie? I pregabalinę, powiem wam, biorę od dawna, ale ona sama pomaga trochę, ale po dłuższym czasie jest to za mało. Nie wiem, czy to jest tak jak z uzależnieniem, i to jest całkiem możliwe, tak jak z alkoholem. Alkohol kiedyś pomagał, dawał radość. Widzicie, i tu jest cały sens. Ale później zaczyna nam szkodzić. Samo z narkotykami. Dawały radochę, wszystko fajnie, pięknie było. Ale później zaczęła się masakra. Taka jest prawda, kochani. Taka jest smutna prawda. I to mówię do wszystkich tych, którzy mają uzależnienie od alkoholu, narkotyków, i występuje u nich tak zwana dwubiegunówka, czyli po odstawieniu zaczyna się depresja. No i wam to powiem, że przeżył to nawet Bill Wilson, założyciel wspólnoty AA. Przeżyło. On to przeżył, on się nie napił. Szukał różnych proszków, nawet brał LSD, tam jest gdzieś napisane, nie? Szukał różnych wyjść,
przez 5 lat nie wychodził z domu, słuchajcie, 5 lat, to ja teraz jestem czysty od alkoholu, rok od papierosów. Czy papierosy pomagają w depresji? Po papierosach to jeszcze bardziej byłem załamany. Nic mi się nie chciało, się napaliłem i tutaj to mam trochę życia, nie? Ja wam powiem, to jest jeszcze bardziej, że ja chudnę, wreszcie chudnę. Mam 110 kilo, wczoraj się ważyłem. A to jest dla mnie rekord od jakichś wielu, wielu lat. Już ważyłem 116 kilo. To są te sprawy, które chciałem wam powiedzieć, że pamiętajcie, są ludzie, którzy przestają pić, jest happy, są szczęśliwi, zadowoleni, radośni, wszystko jest fajnie. Ja tak miałem, jak miałem tam 30 parę lat, 35, przestałem pić, 15 lat nie piłem, było fajnie, nie? Ale teraz, jak przestałem pić w wieku 60 lat, zaczęły się, słuchajcie, problemy. Nie? Zaczęły się problemy z moją psychiką. Nie odczuwam tej radości, co kiedyś. Nie mam chęci do życia. I to jest tutaj to. To nie jest tylko to, że jest to związane z alkoholem, ale tej brak chęci do życia to może być również związane z tym, że ja starość to jest. Ja nie mogę zaakceptować tego, że ja już wielu rzeczy nie mogę robić. Doszło do tego pewne niedołężnienie. Czyli ten związany z tą nogą. Ja teraz szykuję się w czerwcu na operację. Ale czy ja będę miał w sobie na tyle odwagi, żeby to zrobić wreszcie na te kolano? Po prostu nie wiem. Bo ten lęk mnie nieraz taki ogarnia, że głowa boli. Także jest wiele za i przeciw, ale jedno jest pewne, że jak teraz przestałem pić, to nie potrafię sobie poradzić. Po prostu zrobiłem nawet program po raz drugi. Przeprowadziłem wielu przyjaciół przez ten program. Oni już sponsorują innym, ale ja potrzebuję nadal pomocy. Chociaż działam, wykonuję te sugestie, prowadzę ten kanał na YouTubie, opiekuję się, pomagam. 4 meetingi na WhatsAppie. To jest, słuchajcie, wszystko mało. Teraz ostatnio miałem miesiąc czasu służbę prowadzącego na Placu Grzybowskim. I to jest mało. Ta depresja taka do mnie doszła, że musiałem zacząć brać regularnie ten Brintellix. Nie wiem, czy mi to pomoże, czy mi to nie pomoże. Mam takie momenty, że jest takie wow, jest coś fajnego, nie? Ale słuchajcie, to są momenty. Nie wiem, czy ja tu mam skręcić, czy jeszcze dalej. Chyba tutaj.
Tak, chyba tutaj. No i co? Te plucie, no to jest tak samo, mnie to denerwuje, jak ci piłkarze na boisku plują. Ale co zrobić? Dzisiaj jest za 5:10, jedziemy na spotkanie. Uła, widziałeś? Patrz, jakby wyjechał. No patrz. Aż się cofnął. No, to jednak słuchajcie, bo niektóre leki osłabiają tą reakcję, a tu jednak coś tam zadziałało. Wyminąłem. To jest ten pewien plus. Ale nie cieszmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podziękujmy Panu Bogu, bo jest za co. Taki bar Sajgon, to chyba tu już to jest skręcane. Nic nie mogę sobie przypomnieć. Ale tu ruch, jejku, ile tu samochodów, mówię. Kochani, i tak. Kończąc, kwintesencja tego jest taka. Jeśli macie problemy z depresją, czyli odstawiliście jakieś uzależnienie i tak samo, słuchajcie, a jeszcze najważniejsze, tak samo będzie z tymi lekami, z tym Pinteliksem, tą pregabaliną. One w końcu mi przestaną pomagać. Na razie nie wiem w ogóle, czy mi pomagają, ale coś się lepiej czuję, słychać to chyba w moim głosie, nie? Że mam jakąś chęć do życia. Ale one słuchajcie, przestaną działać i trzeba będzie je zacząć odstawiać, tak jak mój kolega. Słuchajcie, odstawił całkowicie. Najpierw Brintelix, później pregabalinę i teraz jest bez niczego. Ale on jest 20 lat ode mnie młodszy. Także to proszę mieć na względzie, że wydaje mi się, że wiek też jest tutaj pomocny. I jesteśmy, przyjechaliśmy. Pozdrawiam wszystkich. Subskrybujcie mój kanał. Piszcie do mnie, jeśli macie depresję. Piszcie, bo to nie ma żartów. Słuchajcie, to nie jest to, czy ktoś się napije, czy nie napije, tylko czy się powiesi, czy przeżyje. A życie jest najważniejsze. Pamiętajcie, najpierw życie, a później niestety trzeźwość. Także chronicie swoje życie. Jeśli macie skłonności samobójcze, czy jakiekolwiek inne, to piszcie do mnie i będziemy jakoś sobie pomagać. Pozdrawiam, cześć.